Ile zamierza zjeść pani pączków? Cały jeden. O jakim smaku? To mi jest chyba obojętne. Marmolada, nie? Róża, budyń, adwokat. Ja jestem taka tradycjonalistka z marmoladą. Wcale, bo mam cukrzycę. Nie zjem jutro pączków, bo zawsze jest jedna. Nie mam pojęcia, ja ale tak mam nadzieję, że niedużo. Chociaż ostatnio schudłam i może jednak. 10. Tak, może jednak podołam. To ile wlezie? Ile wlezie? Czyli do oporu jemy. A jakie? Z marmoladą, z różą, z budyniem? Z budyniem, najlepsze. Dwa. A z czym? Z marmoladą? Może być z marmoladą, może być z różą. Tylko po jednym. A jaki? Tylko po jednym. Z marmoladą, z różą, z budyniem? Z różą. Jaki powadnie? Nie, z marmoladką będzie lepszy. Żadnego. Nie lubisz? Nie lubię, jestem na diecie. Nie obchodzę, jestem na diecie. Dwa. A jakie? Marmolada, róża, budyń? Marmoladą na pewno. A róża absolutnie, marmolada jest najlepsza. Ja dużo pączków jem. Marmolada, róża, budyń? Z adwokatem. O, z adwokatem, wybór. Tak. Dziękujemy. Tak, nawet 10 mogę zjeść. W ogóle nie jem, bo się odchudzam. Ja nie jadam w ogóle pączków, mój mąż zje 5. No tak, myślę, że 3-4. A zrobiła pani sama, czy kupi? A akurat sąsiadka będzie robiła. Marmolada, róża, budyń? Wie pan co, to będzie marmolada. Aha. I chyba jeszcze z Nutellą. No to smacznego życzę w takim razie.